Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witajcie serdecznie, Tomasz Zadyma Gromadzki, uczestnik turnieju Fame MMA na Narodowym. Jak to brzmi? No powiem Ci, witam Cię, ja chyba do mnie nie docieram, tak naprawdę to jeszcze chyba patrzę na to jak na zwykłą galę, bo to była zwykła gala, a może nawet jeszcze mniej, może przez tą przerwę, jaką w ogóle miałem od walk, albo nie wiem, no ja jakoś... Może tak nagle, jak tam pojawię się w tym miejscu, to mnie tak uderzy. Albo po prostu już doświadczenie powoduje to, że potrafię jakby troszeczkę wstrzymywać emocje, skupiać się na treningach, żeby nie wypalać się myślami, tylko na tym treningu tę siłę rozładowywać. A słuchaj, stylóweczka, pomysł jest... Skąd? A, no miałem taką znajomą, przypadkiem poznałem na ulicy Mariackiej kiedyś w Katowicach. Bardzo przypadkiem. I wcisnęła ci na siłę. Nie, bo to było tak, że jakiś oparłem się po prostu o ławkę kiedyś z kolegami z bramki, jak gadałem. I ona tam mnie zaczepiła, że ała, bo coś tam włosy pociągłem. Taki tam obrońca i tam jakiś tam od jej koleżanki brat taki młodszy się włączył jako obrońca, ale ktoś tam go zgasił, że niech nie robi głupot, bo kim ja jestem, ale za chwilę po prostu jak zawsze jak to ja poprzepraszałem, powytulałem i tak złapaliśmy kontakt, potem zrobiliśmy jakieś tam zdjęcie. No i od tamtej pory ogólnie okazało się, że właśnie Edyta, czyli Eddie Davero, jest stylistką, ma też swój butik. No i oczywiście... Nie idzie dobrze, czy dobrze idzie w Katowice? Nie, dlaczego? Fajny ma w ogóle, ma nie ten z Włoch, takie ubranka, czy skoń, no to ten niszowe trafiła. I no ja wiem, zresztą jak mi ubrała, bo widzimy, wszyscy mu zwracają uwagę, że spoko stylowa. Też mnie ona ubierała na walki na gołe pięści, co byłem wtedy w tym kapeluszu, z tym wąsem, z tym całym stroju. To też był jej pomysł. W takim razie za każdym razem robi furorę, jak mi robię stylizację. Słuchaj, przykuwa uwagę. Ja jak Cię zobaczyłem, to sobie pomyślałem, no pewnie wpisałeś w Google, jak się ubiera klasyczny freak fighter na konferencję. Tutaj kajdan, wiesz, tak, tutaj bezrękawnik, wiesz, żebyś... Wszystko jej pomysł, ale bardzo dziękuję. No i bo chciałem przede wszystkim sytuacja i to, że to jest PGE Narodowy, chciałem jakoś w jakiś sposób oddać też szacunkiem moje przygotowanie, tak? Od początku samego, nie tylko przygotowanie mojej formy fizycznej na walkę, ale przygotowanie też wyglądem, prawda? To jest duże wydarzenie z szacunku do włodarzy, do publiczności, do wszystkich. Naprawdę chciałem właśnie od początku do końca zrobić wszystko rzetelnie, sumiennie, być przygotowany w każdym aspekcie, choćby też jakoś właśnie wygląd, stylówka, wszystko. Słuchaj, jedno z popularniejszych pytań, które będzie padać pewnie do zawodników, może tych, którzy nie są związani z free fightami od samego początku, bo tak było z Tobą. Czy Ty kiedyś pomyślałeś, że będziesz walczył na gali freakowej na Narodowym? Nie, to w ogóle poza mój horyzont marzeń, poza wychodziło. Jak gdzieś tam maksymalnie w życiu przechodziłem koło spotka z ciężkich treningów karate, to gdzieś tam sobie marzyłem, że kiedyś zawalczę w tym miejscu. W spotku już walczyłem dwa razy. Nie było tak naprawdę jakichś większych już ambicji, chyba aspiracji takich sportowych, żeby na większej hali walczyć. Oczywiście gdzieś jeszcze wcześniej, może za młodu, było tam jakieś mistrzostwa Europy, świata, ale to już przeszło z czasem i zweryfikowało mnie kariera. I też to, że nie byłem jakoś prowadzony jako zawodnik, bo byłem tak jako mięso wzięte armatnie do grupy promotorskiej, a i tak się przebiłem, pokonałem niektórych prospektów i tak się wybiłem. Więc w takim razie i tak mimo wszystko tak daleko nie sięgałem i nawet o czym myślałem ostatnio, że to jest w ogóle coś, co nawet nie marzyłem, nie? A tu nagle pstryk, bęk, zrobiło się, nie? I jestem tu ja. Słuchaj, jeden krok czasami w tą stronę i potem wszystko samo się dzieje. Mówisz, że forma fizyczna dojeżdża. Zapytam Cię o przeciwnika, bo nie jest to dla Ciebie nowum. Walczyliście wcześniej ze sobą dwa razy i czy Ty jesteś zadowolony z tego, że akurat trafiłeś na Tyburskiego? Czy wolałbyś, żeby akurat to potoczyło się trochę inaczej? Myślałem o tym, ale wiem, że też do rewanżu, pamiętam, jak się już przygotowałem na niego i myślę, że to każdy, kto zna sztuki walki i widział moje przygotowanie do rewanżu i zmianę taktyki, wie, że to nie był przypadek, że wygrałem. To, że tak nogę kopnął, rozwalił, to przepraszam też, bo także ja w ten sposób mu wystawiłem przecież swoją nogę, tym razem nie dźwigłem, tylko tam mu wystawiłem to kolano specjalnie. No bo umówmy się, on jest, nie powiem, że łatwy do rozczytania, tak, ale widzisz, Tyburski, no to wiesz, że będzie bił mocne low kicki, przynajmniej starał się je bić.
No nie, myślę, że nie tylko low kick, ogólnie po prostu nogami kopać mocno, a warunki fizyczne też rękami potrafią z dystansu uderzyć. Ale tutaj jest to, że tak powiedziałem na panelu, na konferencji, że tam był, wcześniej walczyliśmy na dużym oktagonie, chodził na boki, trzymał mnie na dystans, gdzieś tam doskakiwał, gdzieś tam mógł to zrobić, a tutaj będzie 3,5 metra, tu nie ucieknie. Tu bach, bach, bach i będę przy nim za każdym razem, nie? Więc tutaj na pewno nie da mu się rozkręcić w ten sposób w jego styl. Słuchaj, myślisz, że ten oktagon, który będzie mniejszy, ta klatka, ona będzie predysponować bardziej zawodników parterowych, zawodników takich, którzy biją się lepiej w półdystansie? No bo faktycznie, tak jak mówisz, tam nie będzie miejsca, żeby uciekać. Znaczy, no nie ma co tu chyba się łudzić, że się będzie prowadziła walka w stójce, nie? Każdy jest chyba gotowy na to, ja tak również ja, że to będzie chwila, moment i będzie cały czas raczej parter, nie? Siatka, parter, no ale tak jak mówię, jestem na to gotowy, będę się jeszcze przygotowywał. Jeżeli niektórzy dłużej trenowali, no to też wiadomo, że to nie jest tak zawsze, że wiadomo jak to jest MMA, nagle ktoś się na chwilę zlekceważy mnie, przyśpi w odpowiednim momencie, kiedy ja wykorzystam sytuację i mogę wygrywać i ja jestem w ogóle tutaj po to, żeby wygrać turniej. Jeżeli bym tak do walk na pięści wtedy podchodziłem, że jadąc, już wiedziałem, że są zawodnicy po 2 metry, bez limitu wagi. Gdybym wtedy też się nie nastawił na to, że jadę tam wygrać, to pewnie bym nie wygrał. A tak to jechałem z takim założeniem, że wchodzę do finału, wygrywam finał i tak się stało. I tak samo wychodzę teraz. Po prostu ja jadę wygrać turniej. A co będzie, to będzie. Czyli ty od samego początku, jeśli chodzi o te przygotowania, to nastawiasz się na tą drabinkę turniejową. Myślisz o tych kolejnych walkach, więc tutaj będziesz starał się dążyć do tego jak najszybszego skończenia? Nie, nic takiego. Jeżeli się szuka nokautu, to zawsze mój trener mi uczy, jak się szuka nokautu, to on nigdy nie wejdzie. Po prostu walczyć, choćby nawet na punkty w pełnym dystansie, po prostu dominować, żeby wygrywać, a w jaki sposób to się okaże. Nie szukaj na siłę nokautu. Okej, słuchaj, gala na Narodowym, ta karta walk, widzisz, jakie osoby się tutaj przewijają, widzisz, kto walczy. Czy myślisz, że ta karta walk spełni oczekiwania wszystkich kibiców? Zobaczyłem dopiero dzisiaj większość nazwisk, bo nie wiedziałem nawet o niektórych i myślę, że tak, że grubo tak, nie, na pewno tak. Słuchaj, czyli trzy razy na tak, jeśli chodzi o to. Tak, dziewczyny mówią, tak, panie Gromadzki, różnijmy panie Gromadzki. Słuchaj, a patrzysz na swoich przeciwników turniejowych, załóżmy, że awansujesz dalej, bo ta drabinka chyba dopiero będzie losowana, jeśli się nie mylę, tak? Ćwierćfinał wiadomo jest wybrany, a potem jest losowanie. Okej, okay. I jak patrzysz na tych swoich przeciwników, to kogo uważasz za takiego, oczywiście siebie stawiasz w finale, ale kogo uważasz za faworyta, który mógłby się ewentualnie zmierzyć z tobą w finale? Nie, ja myślę, że każdy tutaj ma swoje atuty i każdy jest niebezpieczny, tylko po prostu w innej płaszczyźnie. I nie chcę jakoś tak myśleć, blokować się psychicznie, że groźniejszy, mniej groźny, bo to też potem będzie wyglądało tak, że w walce akurat wylosuję na tego, co będę się nastawiał, że jest najgroźniejszy i nagle się może człowiek zblokować. Nie, po prostu normalnie w świecie wszyscy są na równi, tylko każdy w swojej dziedzinie, płaszczyźnie czegoś tak jest odpowiednio dobry, a ja muszę być lepszy. Słuchajcie, Tomasz Zadyma Gromadzki, ikona walk, ikona stylu. Dziękuję bardzo. Tak jest, dzięki wielkie, dziękuję. Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce.